Dobry wieczór, państwu raz jeszcze. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Jasiński, jestem ekonomistą Instytutu Misesa i będę miał dzisiaj przyjemność zaprezentowania państwu podstawy teorii wartości i cen. I wydaje mi się, że dobrze to koresponduje z tym, co Mikołaj na początku powiedział odnośnie poszukiwania prawdy. Poszukiwanie prawdy wiąże się z poszukiwaniem wartości. A żeby poszukiwać wartości, trzeba wiedzieć, czym ta wartość jest. A czym nie jest. I także, między innymi, o tym dzisiaj sobie y, powiemy. Y, jest to w zasadzie y, wykład y, fundamentalny z tego względu, że, jeżeli chcemy mówić o y, instytucjach takich jak pieniądz, kapitał, rynki, interwencjonizm itd., tak itd., tak to musimy zacząć od. Kwestii fundamentalnych, y, dlatego zdecydowaliśmy się y, y, kilka miesięcy temu trochę przeorganizować y, strukturę naszych wykładów, i y, stąd, stąd właśnie zaczynamy od teorii wartości i ceny już, już na samym początku. Y, plan wystąpienia wy, wygląda następująco. Na początku y, przez Przedstawię Państwu potencjalne obszary zainteresowania nauki, jaką jest ekonomia. Później przejdziemy do teorii wartości. Postaramy się, czy może nie postaramy, na pewno to zrobimy, rozróżnimy rzecz od dobra, jaka jest różnica, bo to nie jest to samo, to ma bardzo ważne znaczenie także w teorii wartości. Zaprezentuję Państwu fundamentalne, czyli jedno z fundamentalnych praw ekonomii, czyli prawo użyteczności krańcowej, bardzo często nazywane prawem malejącej użyteczności, ale tak naprawdę to się nazywa prawo. Użyteczności krańcowej, jeżeli już, już mamy być dokładni. Powiemy sobie także o istocie wymiany oraz ceny: czym jest cena, jak powstaje. Bardzo ważne będzie także przedstawienie prawa kosztów bomba werka i odpowiedzi jednocześnie na pytanie, czy koszty determinują ceny, czy nie, czy jest odwrotnie. Na końcu podsumowanie i literatura, na czym jeszcze, co jeszcze Państwo możecie poczytać, jeżeli chcecie jeszcze tę wiedzę pogłębić, czy sobie bardziej usystematyzować. Na początku trzeba się stanowić. Czym się zajmuje ekonomia, no bo w końcu mówimy o, o dziś, na, na tej szkole o kwestiach typowo ekonomicznych. I bardzo często, yy, kiedy ja, na przykład, się pytam studentów, yy, czym według nich jest ekonomia, albo o czym jest ekonomia, na czym to polega, to padają mniej, mniej więcej takie odpowiedzi, że jest to nauka o pieniądzu, gospodarce, rynkach, giełdzie. I to jest prawda. Tylko trzeba na początku powiedzieć, że jeszcze przed tymi wszystkimi instytucjami czy kategoriami jest jedna bardzo ważna rzecz, której nie wolno nam. Pominąć i de facto ona wpływa na to, że ekonomia także tymi kwestiami się zajmuje. A jest to nauka o, o tym, czym, co nimi Ludwig von Mises określił jako tak zwane ludzkie działanie. I czym jest ludzkie działanie? Więc tak jak napisał Mises, to jest jego cytat rozbity na, na poszczególne części, ale uważam, że to jest taki ciekawy zabieg, żeby, żeby dokładnie tę esencję tego ludzkiego działania uchwycić. Mówimy o zachowaniu celowym, o działaniu woli zrealizowanej w, w czyn, dążenie do celu, rozmyślnej reakcji podmiotu na bodźce i uwarunkowania zewnętrzne, i, czyli świadome przystosowanie się człowieka do stanu wszechświata, który decyduje o jego życiu. Czyli jest to zachowanie celowe, tak, i to nas odróżnia od, od zwierząt i pozwala nam to tworzyć te wszystkie instytucje, o których mówiłem, ale nie tylko. Yy, kiedy mówimy o człowieku działającym, nazywał go, często wspominał, że to nie jest tylko homo sapiens, ale przede wszystkim homo agens, to mamy do czynienia z tak zwanym aksjomatem, czyli pewnikiem logicznym. Co to jest ten aksjomat? Aksjomatem jest zdanie, że ludzie działają. Jest to zdanie logiczne, które jest skonstruowane w ten sposób, że próba jego zaprzeczenia jest de facto jego potwierdzeniem. No bo, żeby zaprzeczyć, że ludzie działają, no to musicie zadziałać, tak? Wyznaczyć sobie cel, dostosować argumentację. Jest to taka ciekawostka, ale pokazuje też, że jakby szkoła austriacka od samego początku bazuje na tym takim solidnym warsztacie przyczynowo-skutkowym i na logice wywodu, żeby, żeby od samego początku wszystko było poprawne. I co bardzo często, na co często zwraca się uwagę, że główna, głównym powodem, dla którego my podejmujemy działanie, to jest chęć poprawy naszej sytuacji, czyli mówiąc inaczej jeszcze usunięcie dyskomfortu. Odczuwamy jako ludzie dyskomfort, staramy się go usunąć, więc próbujemy coś zmienić. Stąd, stąd dążymy do. Próbujemy osiągnąć różne cele. I co jeszcze jest bardzo istotne, jakby ekonomia ze swojej natury. Yy, zwłaszcza ta oczywiście, którą Austriacy yy, też, też pokazują, nie jest yy, nauką o, yy, o celach, chociaż cele są bardzo ważne. To jest nauka o środkach. To znaczy, ekonomia nie mówi do jakiego celu macie dążyć, a do jakiego nie macie dążyć. Ekonomista nie będzie wam mówił, yy, że lepiej kupić Coca-Cola albo sok pomarańczowy, itd. Tak więc skupiamy się na, na środkach, nie na celach i co istotne, jeżeli już mówimy o tych celach, to oczywiście, jeżeli popatrzymy się na naszą gospodarkę, no to bez problemu zrozumiemy, czy, czy spostrzeżemy, że główne cele mają charakter materialny, dobra mają charakter materialny, chociaż nie zawsze nie zawsze też człowiek kieruje się motywem zysku, to wszystko jest, zaraz o tym też będę mówił, subiektywne. I nie zawsze musi być właśnie musi mieć wymiar materialny. Idąc dalej, jeżeli chodzi właśnie o teorię wartości, skoro wyznaczamy sobie, znowu cytat Misesa bardzo ważne to jest, czym jest wartość w sensie ekonomicznym, czy można nawet powiedzieć prakseologicznym. Jak, jak, pisze, jak pisze Mises, że jest to właśnie znaczenie, jakie działający człowiek przypisuje ostatecznym celom. Tylko cel ostateczny tak naprawdę ma dla nas wartość, a środki, które służą do zaspokojenia tego celu, czy różne cele, środki wtórne czy cele wtórne są de facto drugorzędne. I to jest także bardzo ciekawe i, i dlatego właśnie pozwoliłem sobie to jeszcze zawrzeć, czy pokazać. Wartość nie należy do istoty rzeczy, nie tkwi w ich wnętrzu. Same rzeczy nie mają wartości. Dopiero my im tę wartość nadajemy. To znaczy jest w nas, jest sposobie, sposobem w jaki my reagujemy na. Na warunki swojego otoczenia, na chęć poprawy swojej sytuacji. Czyli jeżeli zauważamy, że coś jest nam potrzebne, coś jest dla nas użyteczne, to wtedy to ma już wartość, tak? ale to my jesteśmy tym podmiotem, który tę wartość nadaje. E, idąc dalej, e, wynika z tego dosyć prosta i istotna konkluzja, jednocześnie, że wartość ma przede wszystkim charakter w zasadzie tylko tak, e, e, charakter e, e, subiektywny ma wymiar subiektywny nie można y, y, naszych celów satysfakcji dyskomfortu porównywać y, z celami innych, host. znaczy porównywać wolno, tak, ale można, ale tylko bardziej pod kątem jakościowym, a nie ilościowym. Nie można tego zmierzyć, nie można powiedzieć, mój cel jest dwa razy bardziej wartościowy od twojego. Nie można wyprowadzić żadnego równania z tego i przedstawić za pomocą symboli matematycznych. Więc wartość jest subiektywna, a skoro jest subiektywna, to jest jednocześnie niemierzalna. Yy. Nie możemy jej porównywać. Mało tego, nawet nie można jej tak naprawdę mierzyć, jeżeli ja sobie wyznaczam jakiś cel pierwszorzędny dla mnie i drugorzędny, to nie mogę powiedzieć, że pierwszorzędny jest dwa razy bardziej wartościowy od drugorzędnego. Mogę powiedzieć, że jest ważniejszy, czyli mogę sobie schierarchizować, ale nie mogę przedstawić tak, mogę to powiedzieć bardzo ogólnie, ale nie mogę stwierdzić, że, czy wyprowadzić jakiegoś równania, przeprowadzić jakiegoś procesu obliczeniowego, który wykaże, że to jest dwa razy bardziej wartościowe, na przykład na bazie jakiejś funkcji czy jakiegoś wzoru. Dlatego mówimy, i to co, na to często zwracają uwagę Austriacy, o hierarchii potrzeb celów, która będzie i zazwyczaj ulega zmianom, czyli klasyfikujemy nasze cele pod kątem odczuwanego dyskomfortu od tych najbardziej pilnych do tych mniej pilnych po te najmniej pilne. I także y, musimy podjąć decyzję co do dóbr y, czy, czy celów, przepraszam, z których musimy zrezygnować, bo nie jesteśmy w stanie wejść w posiadanie wszystkich dóbr albo zaspokoić naszych potrzeb jednocześnie. I jakie są warunki niezbędne, żeby usunąć dyskomfort albo możemy powiedzieć inaczej, żeby zrealizować nasz cel? No to po pierwsze, musimy ten cel sobie wyznaczyć, czy musimy odczuwać jakąś potrzebę, no bo jeżeli mówilibyśmy o jakimś stanie nirwany, gdzie w jednym momencie potrafimy zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, nie bylibyśmy, nie byłoby tego homoagensa, nie byłoby człowieka działającego. Więc Odczuwamy dyskomfort, jak jednostka odczuwa dyskomfort. Potem yy, musi zdać sobie sprawę, czy w zasadzie musi istnieć pewne dobrośrodek, który ma pewne właściwości, który pomoże nam usunąć ten dyskomfort. Na przykład, nie wiem, szklanka wody, jestem spragniony. Odczuwam dyskomfort. Szklanka wody ma właściwości zaspokojenia pragnienia. Ja muszę być świadomy tego, że taki środek istnieje i że on ma takie właściwości, a po czwarte muszę, i to jest bardzo ważne, wejść w jego posiadanie. Wszystkie cztery warunki muszą być spełnione, żebym osiągnął cel, żebym go zrealizował. I jeszcze jedna bardzo ważna konkluzja, nasze działanie i cele, które sobie wyznaczamy, nie funkcjonują odrębnie od siebie. One jadą tak naprawdę na jednym wozie. Czyli nie można sobie wyobrazić takiej sytuacji, w której my cały czas bujamy w obłokach w pewnym sensie, wyznaczamy sobie cele w naszej głowie, ale no nic z tym nie robimy. I tutaj a propos wyznaczania celów i dążenia do ich realizacji, Warto zwrócić uwagę na to, czym się różni ekonomia od psychologii, na co uwagę zwracał także Ludwik von Mises. Ekonomia bazuje na środkach. Psychologia, w jaki sposób za ich pomocą możemy nasze cele zrealizować, w jaki, jakie to są uwarunkowania, natomiast psychologia bazuje na bodźcach. Psychologa będzie interesował, dlaczego ktoś kupuje spodnie w kolorze niebieskim albo samochody w kolorze niebieskim. Dla ekonomisty taka osoba już działa tak? i to jest, to, to jest ta różnica. Więc ekonomia się nie cofa do bodźców, to jest pole psychologii, natomiast ekonomia zakłada, że ludzie działają. I oczywiście y, y, działanie nie zawsze musi mieć wymiar fizyczny czy materialny. To znaczy, człowiek, który na przykład leży sobie na hamaku, y, lata wokół niego jakaś mucha no i go drażni, ale nie podejmuje żadnego działania w sensie fizycznym, nie odgania jej ręką, bo stwierdza, że no bardziej mu się opłaca, może uda mu się jednak zasnąć, albo odleci. Jak Niewinny jest to przykład, to on także działa, podejmuje rozmyślne działanie. To też będzie miało akurat znaczenie, jak dojdziemy do, do etapu cen. I tutaj jest ważna kwestia, jaka jest różnica między środkiem a rzeczą a środkiem. Czy, czy jako środek dobro też możemy rozumieć dobro niematerialne, czy inaczej zwane usługą? To jest, to jest jakby to samo. Decyduje, sprawa zasada jest bardzo prosta. Decyduje nasz sąd wartościujący, nasz subiektywny punkt widzenia. Jeżeli idę drogą, widzę na ziemi leżący patyk, mijam go, bo uważam, że nie jest mi do niczego potrzebny. Ale jeżeli widzę, że za zakrętem jest jabłonka, jest tam piękne jabłko, nie mogę go dosięgnąć, wtedy myślę sobie, ten kij by mi się przydał. Mógłbym strącić to jabłko, mógłbym zaspokoić swoją potrzebę, zrealizować mój cel. Wtedy kij będzie środkiem. Rzecz może stać się dobrym, ale dobro może stać się rzeczą. Tutaj decydujecie tak naprawdę wy. Nie ma oczywiście odgórnej klasyfikacji, więc, więc ten, ten subiektywizm jest tutaj szczególnie ważny. Przy okazji, dlaczego? to jest jeszcze też bardzo ważna rzecz, dlaczego w ogóle mówimy o ekonomii, ponieważ. Środki czy rodzaje dóbr, za pomocą których zaspokajamy nasze potrzeby, możemy podzielić na takie trzy podstawowe kategorie. Ta pierwsza jest szczególnie ważna, mianowicie dobra czy środki ekonomiczne i nieekonomiczne. Często nieekonomiczne nazywa się wolnymi. I cóż, cóż to oznacza? Co to oznacza, że dobra czy środki mają charakter ekonomiczny, A oznacza to, że ich liczba, podaż jest mniejsza niż lista naszych potrzeb, czy liczba naszych potrzeb. Więc musimy co robić? Musimy dokonywać wyborów, a mówiąc jeszcze bardziej takim językiem ekonomicznym, musimy ekonomizować. Ekonomizowanie, podejmowanie wyborów, wyznaczanie celów, jakie priorytety w warunkach ograniczonych dóbr, bo nie mamy niestety takiej możliwości, żeby wszystkie nasze potrzeby zrealizować, więc musimy wybierać. A wybór oznacza hierarchizację, musi się pojawić hierarchia potrzeb. I to są dobra ekonomiczne. I jak się zapewne Państwo domyślacie, większość dóbr, które obserwujemy w obrocie gospodarczym, warunkach gospodarki rynkowej, no nie tylko tak, ale w ogóle ma charakter ekonomiczny, dlatego mówimy o ekonomii. Gdyby tak nie było, to ekonomia byłaby de facto no, mało, mało potrzebną nauką. Natomiast dobra nieekonomiczne to są inaczej zwane wolnymi, ich liczba jest. Czy podaż jest, przewyższa liczbę listę naszych potrzeb? Nie musimy się zastanawiać, nie musimy ekonomizować. Klasyczny przykład powietrze. Nie magazynujecie powietrza, nie oszczędzacie powietrza. Nie myślicie, ten oddech przeznaczę na, na to, ten oddech przeznaczę na westchnienie do drugiej połówki i tak dalej. To taki, taki prosty przykład. To jest, to jest bardzo ważny, ważny podział. Drugi rodzaj, yy, czy druga kategoria, yy, konsumpcyjne i produkcyjne, zwane inaczej dobrami wyższego rzędu konsumpcyjne, czyli już przeznaczone do konsumpcji bezpośredniej, od razu albo w bliższej lub dalszej przyszłości. To jest dobro konsumpcyjne. Natomiast dobro produkcyjne, zwane inaczej dobrami wyższego rzędu, um, mówi się też że dobro konsumpcyjne, to jest dobro pierwszego rzędu, a te wyższego to jest drugiego, trzeciego i tak dalej. To one służą do produkcji albo innych dóbr, dóbr wyższego rzędu, albo do produkcji dóbr konsumpcyjnych. I znowu, nie ma takiej y, ścisłej klasyfikacji, y, chleb możemy potraktować jako jedno i drugie, tak naprawdę w zależności od naszego punktu widzenia. I trzecia, trzeci podział, dobra komplementarne i substytucyjne. Komplementarne, uzupełniające się, czyli potrzebuje jednego i drugiego, żeby na przykład coś z niego wytworzyć. Produkcyjne są zazwyczaj komplementarne jednocześnie, a substytucyjne to albo, tak, albo kupuje masło, albo kupuje margarynę i tak dalej. Y, ale to taka jest... Y, jeszcze jeszcze ciekawostka. I bardzo ważna rzecz a propos jeszcze teorii wartości, tak zwana kwestia imputacji wartości. W związku z tym, że wyznaczamy sobie cel, szukamy środków do jego realizacji, to ten środek czy dobro, którym dysponujemy też będzie dla nas miało wartość, o czym już mówiłem. I to jest właśnie tak zwana Imputacja, czyli możemy taki przykład podać: mamy mąkę, drożdże, słupczynce i tak dalej. Pola uprawne, maszyny, one są dla nas użyteczne, bo potrzebujemy chleba czy pieczywa. To w ten sposób działa. Nie dodajemy sobie wartości tych wszystkich dóbr wyższego rzędu i nie robimy na tego jakiegoś narzutu wartościowego i wychodzi nam wartość chleba. To jest odwrotnie. Jak idziecie do sklepu i chcecie kupić najbardziej interesujące was dobro, to myślicie o satysfakcji płynącej z tego, tak? Jeżeli kupujecie to dobro, to zatrudniacie te wszystkie czynniki produkcji. Jeżeli nie kupujecie, to ich nie zatrudniacie. Ale decyduje właśnie ten kierunek od wartości dobra konsumpcyjnego, która się przekłada na wartość dóbr wyższego rzędu. I co ważne. My tej wartości nie możemy w żaden sposób znowu przedstawić za pomocą symboli matematycznych, bo się tego nie da zrobić. Możemy to zrobić poprzez wycenę czynników produkcji, ale to jest jeszcze coś innego. Będę o tym więcej też mówił przy, przy wykładzie dotyczącym kalkulacji ekonomicznej, ale jeszcze dzisiaj kilka kwestii poruszę. I tutaj dochodzimy do kolejnej, kolejnego bardzo ważnego prawa w ekonomii, wręcz fundamentalnego czyli prawa. Użyteczności krańcowej, które często jest nazywane prawem malejącej użyteczności krańcowej, bo wiele przykładów dotyczy sytuacji, kiedy ta użyteczność krańcowa maleje. I, I o co w tym chodzi? Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, co to jest ta użyteczność. Mówiąc inaczej, to ta nasza subiektywna satysfakcja z zaspokojenia potrzeby, z tego, że dany cel osiągamy. A użyteczność krańcowa to satysfakcja z ostatniej potrzeby. Z ostatniego celu, który jest dla nas najmniej pilny, ale który jesteśmy w stanie zrealizować. Więc jeżeli, jeżeli mamy zasób jednorodnych dóbr, na przykład, no nie wiem, pięć wiader z wodą, załóżmy, że pierwsze wiadro przeznaczę na zaspokojenie pragnienia, drugie, żeby sobie ugotować jakiś obiad, żeby mieć siły do pracy, trzecie, to może być podlanie warzyw, czy żeby mieć żywność na przyszłość, czwarte, to może być podlanie, umycie się, a piąte, podlanie kwiatków, tak sobie schierarchizowałem. Gdyby się okazało, że y, tracę jedno wiadro, to muszę zrezygnować z najmniej pilnej potrzeby. W moim przypadku będą to kwiatki, poświęcę je. Y, gdybym miał wiadro numer 6, znalazłbym jeszcze mniej pilną potrzebę, którą mógłbym zrealizować. Oczywiście, im więcej, tym lepiej. Więc możemy powiedzieć, że ta użyteczność całkowita rośnie, ale krańcowa będzie malała. I zaraz też jeszcze dokładnie powiem, dlaczego, żeby też kilku nieporozumień uniknąć. Y, i właśnie to, co napisałem w subiektywnej hierarchii potrzeb człowieka, ten cel znajduje się na krańcu. Co to znaczy krańcowy cel? Ostatni cel, ostatnia e, rzecz, czy znaczy nie rzecz, tylko ostatni cel, który mogę zrealizować, dysponując ostatnim dobrem, zasobem dobra. Mm. Najmniej pilny. Natomiast subkrańcowy to będzie, czy subkrańcowa potrzeba, czy podkrańcowa to będzie taka, której już nie mogę zrealizować, jakbym chciał, ale nie mam środków. I nieważne, czy to są dobra materialne, czy pieniądze, to możecie sobie. Tak samo działa ta zasada, jeżeli chodzi o zasób pieniędzy, czy, 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 czy zasób wiadra, czy czegokolwiek innego. Tutaj przy okazji użyteczności krańcowej, czy prawa użyteczności krańcowej, nie można nie wspomnieć o tak zwanym paradoksie wody i diamentów. I w XIX wieku i wcześniej generalnie ludzie się głowili nad taką zagwostką, która dzisiaj jest dla nas dosyć oczywista, ale wtedy to był pewien problem, stąd nazwano to paradoksem. Jak to jest, że woda, no zdajemy sobie sprawę, że bez wody nie możemy funkcjonować, jest tak istotna dla nas. Diamenty są piękne i tak dalej, ale no, przeżyjemy bez nich. Więc dlaczego, skoro woda jest tak ważna, to osiąga tak relatywnie niskie wyceny rynkowe, a diamenty tak wysokie? Na tym polegał ten paradoks. I właśnie prawo użyteczności krańcowej rozwiązuje ten paradoks, ponieważ ono mówi o tym, że ludzie nie porównują całych dostępnych zasobów, tylko my, jako jednostki, porównujemy czy, czy decydujemy się na zaspokajanie naszych najpilniejszych, w tym tych krańcowych potrzeb, skończonych potrzeb, ograniczonych potrzeb? Nie podejmujemy decyzji odnośnie zakupu całego chleba w ogóle, yy, i tak dalej, czy całej wody, czy czegokolwiek, tylko krańcowe, skończone jednostki. Dlatego sobie wartościujemy, ustalamy hierarchię potrzeb. I, I zawsze to dotyczy tych krańcowych, skończonych ilości dóbr. I to też jest oczywiście dobrze, dobrze się to uzupełnia ze, ze stwierdzeniem, że większość dóbr ma charakter, jak i ekonomiczny. Stąd właśnie tutaj nie dziwmy się, że jest, jest pewna granica, jest ten kraniec. I co ważne, użyteczność krańcowa może maleć albo rosnąć. To zależy od tego, czy zasób dóbr, w który, który my posiadamy, rośnie czy maleje. Zazwyczaj o tym prawie się mówi, że to jest prawo. No, się dodaje, chociaż ja tego nie lubię, Uży... malejącej użyteczności krańcowej. Dlaczego malejącej? Bo jak mam kolejne jednostki dobra, jednorodnego oczywiście, tak, yy, to muszą być jednorodne i wtedy dla człowieka nie ma znaczenia na przykład, które wiadro, którym wiadrem zaspokajam, którą potrzebę, więc nie ma też dla mnie znaczenia, z którego wiadra rezygnuję. Gdyby to miało znaczenie, to, by to były mielibyśmy różne kategorie dóbr, tak? różnie byśmy je postrzegali według naszej subiektywnej skali wartości. Yy. I, I zasada jest też właśnie taka, że jeżeli mamy coraz kolejne jednostki dobra, to możemy zrealizować więcej potrzeb, ale te potrzeby są w naszej hierarchii niżej, więc są dla nas mniej wartościowe. Skoro są dla nas mniej wartościowe, to te kolejne wiadra też dla nas są mniej wartościowe, dlatego ta użyteczność maleje. A jeżeli nasz zasób się kurczy, no to jest odwrotnie: możemy zrealizować coraz bardziej pilne potrzeby, więc użyteczność krańcowa rośnie. Ale tutaj oczywiście nie dajcie się zwieść, korzystniejsza sytuacja jest, kiedy użyteczność krańcowa maleje, bo wtedy więcej celów jesteśmy w stanie zrealizować. Yy. I taki przykład z Mareja Rodbarda z książki Ekonomia Wolnego Rynku, wydanej właśnie przez Instytut Ludwiga von Misesa i przepraszam, też przez Fior Publishing, to muszę dodać, a ja nie dopisałem, bo dostanie się nam, yy, także przepraszam, yy, yy, siła rozpędu. Mamy cele, one są uszeregowane według hierarchii wartości, nie są oczywiście mierzone, tylko według priorytetów. Potrzeba numer jeden jest najbardziej pilna, więc widzimy, że potrzeba 7, 8, 9, 10 są jakieś subkrańcowe. Tak? Nie możemy ich zaspokoić, bo nie dysponujemy tyloma zasobami dóbr. Jeżeli mielibyśmy 5, a nie 6, no to niestety yy, jesteśmy mniej ogólnie szczęśliwi, bo nie realizujemy tylu planów, co byśmy chcieli, ale użyteczność krańcowa rośnie. Jeżeli mi weszlibyśmy w posiadanie siódmej jednostki, ona jest jeszcze niżej w hierarchii, to e, użyteczność krańcowa maleje, ale nasza ogólna satysfakcja rośnie, więc więc to warto zapamiętać. I jeszcze jeden przykład z Rotbarda, e, bo tamten poprzedni przykład dotyczył jednego zasobu dóbr. A co, jeśli mamy dwa zasoby dóbr? Dwa i więcej tak naprawdę. Na przykład mamy dobro właśnie X i Y i wyobraźmy sobie, że to Y, zauważcie, że ta kropeczka przy jedynce, nie wiem czy to widać, o tutaj, ona jest wyżej niż ta jedynka z X, czyli co to znaczy? Że gdybym że temu człowiekowi działającemu powiedział, że masz do wyboru według swojej masz swoją subiektywną hierarchię wartości tych dóbr, oczywiście ich jest o wiele więcej. Ale dysponujesz, mogę, mo, 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 mogę ci podarować albo jeden x, albo jeden y, to patrząc na jego subiektywną skalę wartości, on by wybrał jeden y. Możemy powiedzieć, że to y to by była ta woda, tak? bo bez tego nie przeżyje, a diamenty 2, 1, 2, 3 będą, będą wyżej. Tutaj też jest taka pewna ciekawostka bo często, jak, jak u siebie na uczelni, referuję to studentom, to często odpowiedzi są takie, że no tak, tak, już rzeczność krańcowa maleje, no bo jakiegoś dobra jest więcej. Ale to nie jest do końca poprawna odpowiedź, czy, czy, albo coś jest mniej warte, bo czegoś jest więcej. O, tak często, tak dosyć ogólnie, tak, z takimi sformuł sformułowaniami się spotykam. Ale to wcale tak być nie musi, bo wyobraźcie sobie, że na przykład dobro X, 1, 2, 3, 4, 100 jednostek dobra X, Albo inaczej, jednostka dobra x numer 100 będzie wyżej niż jednostka 1 dobra y. W mojej... Może tak być? Teoretycznie może. I co z tego, że ja mam więcej x'ów, skoro i tak je wyżej cenię? Więc to nie zawsze jest tak, że coś jest mniej dla mnie warte, bo tego jest więcej. Więc poprawnie, aby poprawnie zdefiniować prawo użyteczności krańcowej, zwłaszcza tej malejącej, to musimy powiedzieć, że maleje użyteczność, ponieważ kolejne jednostki krańcowe. Zaspokajają moje coraz mniej pilne potrzeby i te środki też są dla mnie mniej wartościowe wtedy. Nie chodzi o to, że nie wartościowe, ale mniej wartościowe. To jest według mnie taka dokładna definicja tego prawa i wyjaśnienie tego paradoksu wody i diamentów, bo zasoby wody są takie, że możemy zrealizować tyle potrzeb, które nie są dla nas bardzo wysoko w naszej hierarchii, więc nie będziemy za wodę przepłacać nie wiadomo ile. A zasób diamentów jest ograniczony i one się plasują wyżej skali wartości. Stąd, stąd, ich, stąd ich wyższe ceny, ale znowu sąd wartościujący decyduje, tak? a reszta jest jakby konsekwencją. E, idąc dalej, e, to też jest bardzo ważne, co napisał Charles Huerta de Soto, bo często się mówi o tym, że e, no, prawo użyteczności krańcowej to mamy oprócz Austriaków jeszcze Walrasa i Jevonsa, czyli e, bardziej takie podejście sformalizowane, zmatematyzowane, ale Huerta de Soto zwraca uwagę na to, że z punktu widzenia Austriaków, tego prawa użyteczności krańcowej nie możemy mylić, no nie ma nic wspólnego z takim fizjologicznym czy psychologicznym zaspokieniem potrzeb. Na przykład w literaturze takiej podstawowej, podręcznikowej często się podaje kawałek pizzy, pierwszy kawałek pizzy zaspokaja mnie na 10, drugi na 9, trzeci na 8. To jest pewien przykład niewinny, ale tam już pokazują skalę wartości, że to się da mierzyć, nie da się mierzyć. A poza tym, nawet gorsze od tego jest to, że nam pokazują, że tak, tak, to jest takie fizjologiczne nasycenie, a ten punkt widzenia austriacki, on nie ma z tym nic wspólnego, to jest praksjologiczne i subiektywne, wynika właśnie z samej logiki ludzkiego przedsiębiorczego i twórczego działania. To jest ta różnica. Więc y, różnica pomiędzy szkołą austriacką a innymi szkołami polega na tym, że my wychodzimy od człowieka działającego, to wkładamy w środek ekonomii tego ludzika, i z tego dopiero mamy. Y, te pozostałe fantastyczne teorie, które nam pozwalają tłumaczyć zjawiska zachodzące w gospodarce. Z naszej krańcowej teorii użyteczności krańcowej wychodzimy do istoty wymiany oraz ceny, i mamy ten nasz dyskomfort, tak więc, tak jak pisał Mises, żeby się tego dyskomfortu pozbyć, oczywiście musimy zrobić to, co wcześniej mówiłem, wyznaczyć sobie cel i tak dalej, wejść w posiadanie jakiegoś dobra. Ale to też jest ciekawe. Mises pisał, że człowiek zamienia a propos wymiany, tak? czy Czym jest wymiana? Nam się wymiana kojarzy no, przede wszystkim z udziałem pieniądza, wymieniamy dobro za dobro, albo zaraz o tym będę mówił. Ale przede wszystkim wymiana ma charakter prakseologiczny, czy taki, takie ujęcie prakseologiczne polega na tym, że my ten stan mniej satysfakcjonujący zamieniamy na bardziej satysfakcjonujący. Jeżeli nam to się udaje, osiągamy zysk. Jeżeli nam się nie udaje, nasza sytuacja się pogarsza, osiągamy stratę. Może być też tak, że zysk, który osiągamy, będzie nieco mniejszy niż zakładaliśmy. Wybrałem się do kina na film, wróciłem, podobało mi się, ale liczyłem na więcej. Osiągnąłem zysk. I co ważniejsze, do czego zmierzam? Zyski i strata przede wszystkim mają wymiar subiektywny w kwestiach praksyologicznych. To jest podstawa. Dopiero później wchodzi to ujęcie pieniężne. Więc można o zyskach i stratach mówić także czy nawet przede wszystkim w kontekście w wymiarze subiektywnym. I w jaki sposób możemy te nasze potrzeby zaspokajać? Możemy zrobić to sami, ale zazwyczaj wiecie, lepiej polegać na pracy innych ludzi, bo mamy specjalizację podział pracy i sami też nie jesteśmy pracy wykonać danej, albo nie w takim czasie, w jakim społeczny podział pracy jest to w stanie za nas zrobić, czyli rynek. I mamy dwa rodzaje wymiany. Taka podstawowa towar za towar, czyli wymiana bartowa. Nie będę tego rozwijał, bo to nie jest temat pieniądza, tylko mówię o tym w kontekście teorii wymiany i ceny. No i oczywiście wymiana z udziałem pieniądza, czyli wymiana pośrednia. Pieniądza bezpośrednio nie konsumujemy, stąd właśnie takie rozróżnienie. I co ważne, każda wymiana jest korzystna dla obydwu stron. To znaczy, wymieniamy się po to, żeby zyskać. Sprzedawca zyskuje pieniądze a nabywca zyskuje towar i często panuje takie przekonanie, że ten, kto, kto, te, te, ta strona transakcji, czyli ten, kto zyskuje zysk pieniężny, no w jakiś sposób wyzyskuje tego, także jest jakaś nierównowaga. Czy jego zysk jest kosztem czyjejś straty? To jest bardzo powszechne. Nieprawda, dokonujemy wymiany tylko dlatego, ja liczę, że zyskam i druga strona też liczy, że zyska. Jeżeli się dogadają, dokonają wymiany, eee, na przykład chleb za mleko, diament za określoną liczbę pieniędzy i tak dalej. Oczywiście możemy popełniać błędy, ale jedną z fundamentalnych cech rynku jest to, że on te błędy za pomocą zysków i strat szybko ujawnia. O tym też będę więcej mówił przy okazji kalkulacji ekonomicznej, teraz nie chcę się rozwijać przy tym, ale oczywiście to nie jest tak, że to jest idealne, ale z samego punktu widzenia wyznaczania celów, dążenia do nich i tak dalej, kierujemy się tym zyskiem. I te, gdyby było inaczej, no to byśmy się po prostu nie wymieniali nie dokonywalibyśmy wymian. I taką taką dosyć, zawsze lubię to też y, przytaczać, Hulsman kiedyś taką y, prostą dosyć, ale łatwo, łatwo zapamiętywalną teorię ceny dał, czy definicję ceny, który określił jako kurs wymiany między dwoma dobrami, dwoma dobrami z których jedno jest pieniądzem. Na tej podstawie moglibyśmy pójść jeszcze dalej i wprowadzić taką, to jest trochę potwierdliwe, bo to jest taka ograniczona definicja ceny, czy mianowicie jak się kształtuje cena. Może nie definicja, tylko Proces jej kształtowania. Moglibyśmy powiedzieć, że ona się kształtuje w przedziale pomiędzy minimalną ceną, po której jakiś sprzedawca chce oddać swoje dobro, a maksymalną kwotą, jaką jest w stanie zapłacić przyszły nabywca. I to jest trochę ograniczone, dlatego że my sobie wyobrażamy dwie strony transakcji. A czego, sobie, a, a czego to nie uwzględnia? Nie uwzględnia tych, a to musimy zrobić, którzy w tej transakcji nie uczestniczą. E, czyli dla kogoś cena jest za wysoka. A dla sprzedawcy cena jest na przykład nieodpowiednia. Nie chce po tak niskiej cenie według niego sprzedać. I żeby to jeszcze bardziej doprecyzować, to musimy zwrócić uwagę, aha, jeszcze na jedną rzecz. Przy okazji i to sobie zapamiętajcie, bardzo, to jest bardzo ważne. Cena czy ceny pieniężne nie, nie są mierzone? tak? Pieniądze są wyrażone. Wyrażamy. Cena wyraża pewne relacje popytowo-podażowe, natomiast nie mierzy wartości dóbr. To, że dobro X kosztuje 100 zł, a dobro Y bardzo podobne kosztuje 200 zł, nie oznacza, że to drugie jest bardziej wartościowe od niego. On jest po prostu dwukrotnie wyżej wyceniane na rynku według subiektywnych wartości konsumentów, którzy ostatecznie decydują o tych relacjach. To jest ta różnica. Dlatego to też jest z Misesa tak naprawdę. Mises na to bardzo zwraca uwagę. Wyrażone, bo mierzymy my. My jesteśmy wartością, my nadajemy wartość i ją zabieramy nie jest to oczywiście żadna zabawa w Boga tylko w człowieka działającego ale tak to jest bardzo ważne i to jest kolejna istotna rzecz na cenę kto wpływa właśnie o tym mówiłem ten kto kupuje i sprzedaje to jest oczywiste ale również ten kto nie kupuje i nie sprzedaje bo nie zwiększa podaży i nie zwiększa popytu więc także ma swój Udział w procesie formowania się ceny i oczywiście im więcej tych uczestników wymiany, tym nasz wpływ na ceny jest mniejszy, tak? I my wtedy cenę traktujemy jako coś obiektywnego, danego przez rynek. Ale to nie oznacza, że nie mamy na to wpływu. Jak komar usiądzie na słoniu, ma wpływ na jego wagę? Teoretycznie. I praktycznie tak naprawdę też ma. Nieważne jaki, tak, ale ma. I to jest, to myślę, tak łatwo sobie można to przełożyć. Oczywiście dosyć ogólnie, tak, ale. Myślę myślę, że to tutaj nam dużo wyjaśnia. I żeby dokładnie jeszcze Państwu przedstawić, jak się te ceny kształtują, to warto wspomnieć o tak zwanym schemacie par krańcowych, czyli wpływ na ceny ma ostatni kupujący i sprzedający oraz pierwsi niekupujący i nie sprzedający, czyli to, o czym mówiłem. I tutaj taki przykład. Załóżmy, że mam, mamy mały ryneczek, Jakiś tam dobro, X nieważne. Wszyscy się znają i jednego dnia przychodzą na ten rynek i próbują się wymieniać. Sprzedawcy mają swoje dobra, to są takie same dobra, nie ma różnic. Czyli między nimi różnicy jakoś. Znaczy, nawet jeżeli są jakieś różnice w składzie, strukturze danego dobra, ale dla nas tych różnic nie ma, to dla mnie jest to takie samo jednorodne dobro. Jeżeli na przykład dla mnie nie ma różnicy między no nie wiem, paluszkami a krakersami, to dla mnie jest to jednorodne dobro w tym sensie i załóżmy mamy kupujący on jest w stanie kupujący pierwszy kupić dobro maksymalnie za 700 dolarów dogada się ze sprzedającym który chce mu sprzedać za 320 tak powiedzielibyśmy ogólnie że no to cena się gdzieś ukształtuje na tym, na, w tym przedziale tak teoretycznie ale idźmy dalej ten się drugi kupujący dogada z tym sprzedającym no tak trzeci z trzecim 500-340 tak ten będzie chciał kupić za maksymalnie 450 a ten sprzedać za 400 więc z kolei, piąty kupi maksymalnie za 430, a piąty sprzedawca sprzedam za co najmniej 500, więc tu już do transakcji nie dojdzie, ten też już będzie wypadał. Można by powiedzieć, że tutaj będzie ostatnia transakcja, czyli K4 i S4. I stąd niektórzy wyciągają dosyć mylny wniosek, że cena będzie się kształtowała w przedziale między 450 a 430, ale musimy zwrócić uwagę, że, jeżeli na przykład, ja bym był tym kupującym, no to ja bym mu powiedział: No dobra, no to ty chcesz sprzedać za 400. Ja chcę kupić maksymalnie za 450. No to sprzedaj mi za 400, nie deal. No i co on mi wtedy powie? Nie, ponieważ tutaj masz tego piątego i jak ty chcesz, żeby miał ja ci sprzedać za 400, to ja pójdę do niego i on mi sprzeda za ile? Za 430. Czyli cena się ukształtuje nie w przedziale, mm, przedziale 450-400 tylko w przedziale 450-430, bo ja muszę uznanieć mojego konkurenta, muszę go przelicytować, czyli muszę, upraszczając to bardzo, zaoferować, czyli generalnie cena się ukształtuje w przedziale 450-430, bo ten, który chce sprzedać za 400, okej, okay, tu jeszcze okay, może taki mały błąd zrobiłem, bo tutaj teoretycznie mógłby temu, tak, ale od, od tych, od tych od tych mógłby po prostu wyciągnąć więcej, tak więc będzie będą. Nie, nie, to jest ok, przepraszam. Jest dobrze. Czasami czasami tak się można zakręcić. Więc, więc to będzie ten przedział. Czyli K4 może jeszcze sprawdzić, czy sprzeda, czy od piątego sprzedającego uzyska lepsze oceny ale widzi, że nie. Więc, to, to, więc ta transakcja krzyżowa wypada, no ale ta też wypada, tak? no bo. OK, 430, ale to mi da 450, więc 20 dolarów jeszcze mogę zyskać. Natomiast pierwszy, drugi, trzeci, kupujący i sprzedający się dostosują właśnie do tego przedziału cenowego. Ci oszczędzą kilkaset dolarów, a ci zyskają, tak, bo ich cena wzrośnie do mniej więcej 450 czy 430. Tak się ukształtują ceny. I trzeba uwzględnić, po co jest ten przykład? Żeby Państwu pokazać, że ten, kto nie kupuje i ten, kto nie sprzedaje, też ma wpływ na cenę. Tak? Ci, ci podkrańcowi, a nie tylko ci ostatni kupujący. I tak się, tak się formuje proces cen. Oczywiście, na rynku mamy więcej niepewności, jest więcej aktorów, sprzedających, kupujących i tak dalej. Konkurencja zaskakuje, konsumenci zaskakują, ale, ale to generalnie zasada, zasada jest, jest taka sama. Kolejna bardzo ważna rzecz, a propos bo my mówimy dużo o cenach dóbr konsumpcyjnych, ale pamiętajmy, że mamy też rynek czynników produkcji, czyli tych dóbr wyższego rzędu. I tutaj trzeba powiedzieć parę istotnych rzeczy również mianowicie to, że to, o czym już mówiłem, a to tylko jeszcze a propos tej imputacji wartości, to się przekłada właśnie na wycenę czynników produkcji, że te ceny wynikają, czy ceny czynników produkcji wynikają tak naprawdę z cen dóbr produkcyjnych, a ceny dóbr konsumpcyjnych są pochodną sądów wartościujących konsumenta, czyli konsument wartościuje jakieś dobro subiektywnie, czy on chce to nabyć, czy nie, czy ma konkurentów, czy musi z nimi zrealizować, czy cena będzie rosła i itd., i, i, wtedy, I wtedy to ma przełożenie na, także na wycenę czynników produkcji. I tutaj dochodzi także kwestia wartości użytkowej i wymiennej. Użytkowa to jest ta subiektywna wartość, która nadaje dobru. im ona jest wyższa. Tym ja czy inni konsumenci jesteśmy bardziej zdeterminowani, żeby nabyć jakieś dobro, więc jego wartość wymienna, czy jego wycena rynkowa będzie rosła. I to w ten sposób działa. Nieodwrotnie to nie, wartość wymienia, wymienna nie determinuje wartości użytkowej. Tylko wartość użytkowa wymienną. To w ten sposób idzie. To w tym kierunku. I aha, tu jeszcze taki właśnie taką rzecz sobie właśnie a propos, a propos cen dóbr konsumpcyjnych i tych pochodnych, jak idziemy do sklepu, to i widzimy cenę, to ja zawsze mówię, że to jest w pewnym sensie pytanie sprzedawcy, czy dla ciebie to jest warte swojej ceny, czy chcesz to kupić za tę cenę? Jaka jest Twoja wartość użytkowa? I stąd właśnie to też ważne rozróżnienie. To nas prowadzi do kolejnej konkluzji. Idziemy cały czas tym tokiem przyczynowo-skutkowym. Zauważcie, jak zaczęliśmy od człowieka działającego, a gdzie już jesteśmy. A jeszcze trochę jest slajdów. Staram się, żeby was tutaj nie przytrzymać. Skoro ceny dóbr konsumpcyjnych określają czynniki, ceny czynników produkcji, no to jasna konkluzja jest taka, że Koszty nie mogą determinować cen. To, co, w, to, co się wydaje 90, nie wiem, większości społeczeństwa, ponad 90% uważa, że koszty wpływają na ceny. No jak to? No? no to dwa takie proste przykłady. Banan jako dzieło sztuki był taki tekst na Misses Pel. Chyba to sprzedano w jakiejś galerii w Nowym Jorku, już nie chcę tutaj mówić jakiejś nieprawdy. Nie wiem, za ponad 100 tysięcy dolarów. Czy, ten, czy koszty produkcji to tyle wyniosły? Raczej nie. Jesteśmy łatwo to w stanie sprawdzić. Dlaczego ktoś za to tyle zapłacił? Bo wartość jest subiektywna, bo ta wartość użytkowa była bardzo wysoka i ktoś chciał to nabyć chciał pokazać, że nabędzie dobro, które za takie pieniądze chciał pokazać swój status społeczny. Znowu, to jest jego punkt widzenia. My jako ekonomiści tego nie oceniamy, ale to spowodowało, prawdopodobnie, że nie te, inni też to chcieli kupić jacyś, jacyś zamożni <laughs> kolekcjonerzy. No i to wywindowało cenę. Drugi przykład a propos prawa użyteczności krańcowej. Sportowcy, tu mamy piłkarza, chyba Antony tak, z Manchester United. Jak ktoś y, nie jest fanem, to powiem. Y, niedawno przeszedł z Ajaxu Amsterdam do Manchester United za kwotę y, bez tych różnych bonusów i tak dalej, chyba 95 milionów euro, tak? Widzę, sojacyś? Proszę. W okolicy 100. 100 milionów euro. Jego wytrenowanie i doprowadzenie do takiej formy w Ajaxie na pewno tyle nie kosztowało, więc znowu koszty nie wywołały tej ceny. Tak? Specyficzne warunki. Miał drugi, długi kontakt z Ajaxem, więc Ajax nie był pod presją. Z Ajaxu do Manchesteru przeszedł jego trener, który bardzo chciał go w nowym zespole. Manchester jest klubem zamożnym. Liga Angielska generuje bardzo duże przychody, więc mają co wydawać. Tak? I też prawdopodobnie. Pojawił się też taki komentarz innego wybitnego byłego piłkarza, czyli Marko Van Bastena, który mówił o tym, że takie pieniądze za Antonego, który tam w 100 meczach strzelił 20 bramek i zaliczył 20 asyst, to jest słaby deal. I prawdopodobnie mu chodziło o to, że byli lepsi piłkarze, ale z drugiej strony chodzi o konkretne warunki rynkowe w danym czasie. Na dany czas być może taki był punkt widzenia klubu z Manchesteru i tak dalej. Więc szczególne uwarunkowania. Więc to, to nie jest tak, że on musi być taki dobry, takiego też nie, takiego nie znajdziemy. I przy okazji jeszcze jedna rzecz. A propos sportowców, dobrze widać prawo malającej użyteczności krańcowej, bo ich jest niewielu, którzy jest niewielu osób, niewiele osób o takich umiejętnościach. Dlatego nie dziwmy się, że ich wycena jest taka, jaka jest. Ich zarobki są takie, jakie są. Między innymi Robert Murphy o tym pisał. W jednej z książek, którą wydał Instytut Misesa, czyli w niepoprawnym politycznie przewodniku po kapitalizmie. Tylko tam chyba byli bejsboliści jako przykład podani. Ale zasada jest taka sama. I ostatnia kwestia, którą trzeba jeszcze tutaj Państwu przedstawić, żeby wyjaśnić, to tak zwane prawo kosztów bombawerka. Czasami możemy odnieść wrażenie, że jednak w warunkach rynkowych. Koszty wpływają na ceny. I o co tutaj chodzi? A chodzi o konkurencję, o rzadkie czynniki produkcji między producentami. I oni między sobą konkurują. I Bombawerk właśnie to nam pokazał, czy, czy pomógł w zrozumieniu tego, że to, co tutaj napisałem, ograniczenia podażowe mają bardziej charakter ekonomiczny niż fizyczny czy technologiczny, to znaczy Mamy jakąś firmę i to nie jest tak, że ona nie może kupić jakichś dóbr, bo ich nie ma. One są, tylko one są tak wycenione, że gdyby jakiś przedsiębiorca kupił takie dobra, to musiał, musiałby podwyż, zapłacić wyższą stawkę tak? i tym samym sposobem musiałby podwyższyć cenę, żeby zysk osiągnąć. Ale tej ceny prawdopodobnie według jego kalkulacji nie za, czy przy przemyśleń nie zaakceptowałby konsument, więc by biznes się nie udał. O to chodziłbym Bawerkowi. I czasami się może wydać, Możemy sobie wyobrazić przykład pizzy. No i właściciel restauracji, no niech będzie klasyczny przykład, nie? czyli hawajska. No to wiadomo, jaki jest kluczowy składnik ananas. No i okazało się, że ananas znalazł zastosowanie w jakichś innych daniach, więc co się stało z ceną ananasów jako czynników produkcji? Poszła do góry. No więc ten yy, nasz restaurator, który serwuje tę pizzę hawajską z ananasem, ma problem, bo koszty ananasów rosną. On musi za nie płacić więcej, no więc jest zmuszony no, w tym sensie podwyższyć cenę pizzy, żeby y, osiągnąć na niej jakąś chociaż minimalną rentowność. Tak? No więc ktoś może powiedzieć, no przecież to ewidentnie koszty wpływają na ceny, a my powiemy, że nie, ponieważ y, tak naprawdę to, że znajdują się inni producenci, którzy płacą więcej za ananasy, oznacza to, że ich klienci wyżej wartością dobra, które oni im przygotowują, czyli dalej te, ta subiektywna wartość, czy ten, te, ta, ten, ten konsument, który jest nad tym wszystkim, jest spełniony, tak? ten warunek jest spełniony. To o to chodzi. Nie jesteśmy sami na rynku, nie jesteśmy na bezludnej wyspie. My konkurujemy ze sobą jako konsumenci, a producenci, jeżeli uważają, że ich konsumenci, ich klienci na tyle wysoką wartości udane dobra, że zapłacą wyższą cenę, no to potrafią przelicytować nas tak? i nam odebrać część nasu ku naszej rozpaczy. Na przykład na cenę drewna wpływa popyt zgłaszany przez producentów mebli, domów, instrumentów muzycznych itd., i właśnie wysoka wartość przypisywana tym dobrom, wykonanym z drewna, przekłada się na rosnący popyt konsumentów na te produkty. I to właśnie oznacza, że jeżeli znajdą się producenci, którzy będą zgłaszać dodatkowy popyt, będą podbijać te ceny, czyli o tym, co przedstawia nam m.in. krzywa podaży, to właśnie te, te ograniczenia będą, to będzie jednocześnie ograniczenie dla, dla innych producentów. Ale my nie winimy tak naprawdę jako klienci, sympatycy pizzy hawajskiej i nie tylko restauratora, tylko warunki rynkowe. Znaczy może nie wini? musimy to zrozumieć. Tak? No nie jesteśmy sami tutaj. A poza tym, jeszcze raz to powtórzę, yy, dobra ekonomiczne i czynniki produkcji tym samym również mają charakter, jaki ekonomicznie są ograniczone. I musimy wybierać. I podsumowanie. Yy, ekonomia to nauka ok o ludzkim działaniu. Dopiero później o pieniądzu, giełdach, rynkach, i tak dalej, ludzkie działanie. Wartość dóbr w sensie ekonomicznym jest subiektywna. Każda kolejna jednostka dobra zaspokaja mniej pilną potrzebę, dlatego jest mniej wartościowana i mówimy o prawie malejącej użyteczności krańcowej. I dlatego paradoks wody i diamentów nie jest paradoksem, ale normalnym zjawiskiem tak naprawdę, chociaż wydawało się to nadzwyczajne. Wymiana bez względu na to, jaki ma charakter barterowy, pieniężny i tak dalej. Czy ja sam sobie zaspokajam potrzebę, więc zamieniam stan. Mniej, mniej satysfakcjonujący na bardziej satysfakcjonujący yy, przynosi korzyści, jeżeli są oczywiście dwie strony transakcji, to one zawsze, czy znaczy zawsze, z założenia osiągają te korzyści, więc nie ma tutaj tak, że zysk jest wynika ze straty drugiej strony. Yy, cena nie mierzy wartości, ona wyraża i tu warto to jeszcze pokazać w takim prostym wykresie. Yy. Jeżeli sobie ustalimy jakiś poziom ceny jakiejkolwiek, czegokolwiek, to nie ma żadnego znaczenia. Cena, tak? Tu mamy poziom ceny. Cena. E, nie wiem, cena pizzy hawajskiej i tak dalej. Mamy cienką czerwoną linię, jak ten dobry film wojenny. Gdzie jest wartość? No to ekonomista powie, wszędzie poza tym punktem wyznaczonym przez cenę. Bo albo wartościuje bardziej i kupuje, albo wartościuje mniej i nie kupuje. O to mi tylko chodzi, takie symboliczne. Chociaż można powiedzieć, że zawsze będzie powyżej, bo jeśli nie kupię czegoś, to kupię coś innego za moje pieniądze, więc i tak w przypadku innego dobra będzie wyżej. Więc pamiętajcie, wszędzie, tylko nie na cienkiej, czerwonej linii. Yy, I ostatnia rzecz. Yy, koszty nie wpływają na ceny dóbr finalnych, lecz odwrotnie. Przy czym to też musicie zrozumieć w ten sposób. Nie, że jakoś determinują, tylko mają wpływ na to. To nie jest tak, że jak my... Y, jak cena dobra jakiegoś konsumpcyjnego rośnie tam o 10%, to czynniki produkcji, produkcji też muszą wzrosnąć o 10%, tylko że o, to idzie w tym kierunku, od dobra konsumpcyjnego przekłada się to na y, y, czynniki produkcji, na ich wycenę. I ostatnia rzecz literatura, jakby Państwo chcieli jeszcze sobie to dokładniej doczytać, czy, czy usystematyzować, Ludwik von ludzkie działanie, fragmenty dotyczące cen, Rodbart, strony Ekonomia Wolnego Rynku, już, już z tym Fiorem oczywiście, także przepraszam raz jeszcze. Z Fior, z FIOR, Strona 4049, czyli Prawo Użyteczności Krańcowej. Karl Menger, z zasady ekonomii. Tam w zasadzie można wszystko albo wybrać sobie Prawo Użyteczności Krańcowej, Teorię Dóbr. Bardzo pożyteczna lektura. Zwłaszcza, że rok temu mieliśmy ten Rok Mengerowski. Henry Hastings, Ekonomia w jednej lekcji. Fragment, czy lekcja dotycząca systemu cen. Mateusz Machaj, fragment dotyczący y, też też y, y, bodajże, tak, prawa bomba Werka, y, żeby sobie jeszcze usy, usystematyzować to. Ryan McMaken, dzieło sztuki ze starych bananów, dlaczego to jest subiektywne, wartościowe y, i dlaczego kosztuje tyle, ile kosztuje. I Jesus Huerta de Soto, czyli o Szkoła Austriacka Ład Fragmenty dotyczące właśnie tej różnicy między austriackim, mengerowskim podejściem do ekonomii i do prawa użyteczności krańcowej, a ekonomią głównego nurtu. To tyle ze mnie. Mam nadzieję, że nie przesądzałem. Dziękuję bardzo. Nie wiem, nie wiem, jak jesteśmy z czasem. Bardzo dobrze, mamy czas na pytania. Fatalnie? Idealnie. Idealnie. O. Myślę, że mamy czas na Fale. dwa pytania. Prosiłbym, żeby to były autentycznie pytania, a nie wypowiedzi. Paweł, Ciebie pominę, bo wiem, że będzie, będą okazje, a mamy... <laughs> Proszę. Ja byłem uczony, dobrze. Ja byłem uczony definicji homo economicus. Jaka jest mniej więcej różnica pomiędzy homo economicusem a agencem? To znaczy, homo agens to jest takie podejście prakseologiczne, mm -hmm. czyli generalnie w homo, ono jest szersze. Tak. Homo agens polega na tym, że y, cel jest subiektywny i on może być materialny, może być niematerialny, może, do, może być to dążenie do zysku, może nie być dążenie do zysku. Człowiek działający to jest także pustelnik medytujący na pustyni, a ten homo ekonomin, na taką satysfakcję, tak. Tak, na taką satysfakcję materialną, zysk pieniężny, więc to jest takie bardziej wąskie. Mm -hmm. To nie jest tak też do końca, że to jest takie złe, no bo w gospodarce rynkowej o to chodzi, ale to też znowu można powiedzieć, że wiemy doskonale, czy będziecie Państwo jeszcze mieli jedną okazję, żeby sobie to uzmysłowić, że nawet yy, najbogatsza osoba na świecie no nie śpi na tych wszystkich pieniądzach i ona je cały czas alokuje, mm -hmm. albo je konsumuje. A jak je konsumuje, to one trafia do kogoś innego, więc. Yy, logiczna jest, czy ten homoagens jest szerszy, tak? jest mniej, mniej znany, mniej popularny, um, ale, ale jest taki bardziej no, wyprowadzony z tego aksjomatu, w tym sensie jest bardziej poprawny. Tak mogę Trzybuję. odpowiedzieć w skrócie. Proszę. Ja mam pytanie odnośnie prawa Boma-Bewerka. Mhm. Czy można je zobrazować jako równowagę nasza dla dwóch producentów i gdzie mamy decyzję, czy produkować i podnieść cenę albo czy nie produkować i zostawić cenę? Czy może nie dla dwóch, ale dla... No, no oczywiście, dwóch Teoretycznie tak, tak, dla... dla to było moje pierwsze skojarzenie, można mieć takie skojarzenie w tym sensie, jak wrócę, yy, w pewnym sensie, no można, można sobie to interpretować, mówię bardzo luźno, yy, ponieważ... Yy, o czym mówi prawo bombowerka? No, że mamy ograniczenia wynikające z istnienia innych konsumentów i producentów i ich decyzje mogą wpływać na to, że my coś kupimy albo nie kupimy. Właśnie to... zabrzmi to jak definicja. Jak hmm, nowa... Trochę tak, ale, ale tam to jest bardziej sformalizowane, matematyczne, znasz tam wszystkie warunki, tak? a tutaj masz jeszcze niepewność. Mhm. A właśnie, mhm. jeszcze nie wiem, czy mogę zapytać, ale okay. jeszcze właśnie odnośnie tych warunków, bo zauważyłem, że e, o, szczególnie przy do, tym dostosowaniu cenowym, które Pan opisywał. Hmm, z, tym, z tymi przykładami, mhm. to tak? Tak, mhm. że tutaj bardzo te statementy, one są przecież, one, chciałem się dopytać, czy one są zrobione z założeniem jakby Doskonałe informacje. A co w warunkach ograniczenia doskonałości. One, one są z założeniem doskonałe, że oni się wszyscy znają, oni są w jednym miejscu na małym targu. Tak, tak. Natomiast możemy, bo tak, jeszcze było wcześniej, ta taka specjalnie to napisałem. Dosyć nie do końca może nie do końca pełna definicja czy opis procesu kształtowania się cen, tak? Bo tu mamy to działa, jak są dwie strony, tylko i nie ma tych, co się, nie, co się wstrzymują, tak? Yy, czyli Robinson są z piętaszkiem się wymieniać no. i tyle, tak? Tutaj przechodzimy na poziom wyżej, bo mamy już jakąś większą ilość i na to możemy nałożyć jeszcze tę całą niepewność, więc jasne to można rozegrać, ale, ale jakby ten proces działa, w ten, to działa do tego samego, że to się sprowadza do tej ceny takiej, do tych ostatnich kupujących, tak, i, I tych krańcowych par. Więc działa to w ten sam sposób, tylko jeszcze to spektrum możemy poszerzyć, ale to wszystko jest spełnione w tym samym jakościowym warunku. Dziękuję bardzo.